Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Zrób to sam. Dodałem ten odcinek do serii Zrób to sam, ponieważ jest to niejako kontynuacja tego odcinka, gdzie pokazywałem wam, jak aktualizować mapę w Perotach, ale nie tylko. Znaczy, zadajecie mi dużo pytań odnośnie właśnie aktualizacji tej mapy, dlatego postanowiłem, że te najważniejsze, które się powtarzają, spiszę sobie tutaj na kartkę i odpowiem wam na nie w tym filmiku, żeby dać wam po prostu odpowiedź i ułatwić wam tą aktualizację, bo jak widać, nie wszystko dla was jest jeszcze jasne. Pierwsze pytanie, czy ta aktualizacja działa tylko w radiu w Peugeotach 508? I połączę to może z drugim pytaniem. Wygenerowałem kod i nie działa. A więc moi drodzy, tak jak napisałem w tytule, nie jest to aktualizacja tylko do Peugeotów, bo również i do Citroenów, a także do wszystkich samochodów z grupy PSA, które posiadają radia RT6, SMEK, SMEK Plus. Tak więc jeżeli macie któreś z tych stacji multimedialnych, sprawdźcie to sobie, to jest szansa, że u was zadziała ta mapa. A tak najzwyczajniej to możecie po prostu spróbować ją zainstalować. Jeżeli się nie zainstaluje, to nie zainstaluje. Nic wielkiego się nie stanie. Bo jeżeli nie będzie pasować, to po prostu system wam nie pozwoli jej zainstalować, więc możecie to po prostu sprawdzić. Właśnie, co do tego drugiego pytania. Wygenerowałem kod i nie działa. I to właśnie o to chodzi, bo ja wam pokazywałem to na przykładzie mojego radia, czyli RT6. Jeżeli macie nowszego Peugeota 508 po liftingu, to już nie będziecie mieli RT6, tylko na przykład ten dotykowe radio, SMEK czy tam SMEK Plus. I wtedy musicie ten plik cct.inf, który generujecie do tego kodu w generatorze, wybrać nie z tego głównego folderu, tylko z podfolderów. Więc jeżeli macie inne radio niż RT6, czyli SMEK lub SMEK Plus, SMEK 4, to wtedy generujecie z tego podfolderu ten cc.inf, jakie macie radio, a nie z tego głównego. Nie działa mi generator kodów. To często u was słyszę, często prosicie, żebym wam właśnie te kody generował. Rzecz jest bardzo prosta. Ten generator działa na środowisku Java, dlatego jeżeli nie macie Javy zainstalowanej, to ten generator wam nie zadziała, więc warto jest sobie zainstalować tą Javę najnowszą ze strony producenta i wtedy, za darmo oczywiście, i wtedy możecie ten generator na pewno odpalić. Ja próbowałem to na kilku kompach i to działa, więc na pewno u was problem leży z generatorem, to znaczy z Javą. Aha, nie podałem wam najnowszej informacji, najważniejszej informacji, to znaczy link do map i generatora wcześniej był na Homikuj, a teraz go rzuciłem na Google Drive, ponieważ na Homikuj trzeba płacić za to, żeby pobrać. Ja o tym w ogóle nie pomyślałem, to nie jest tak, że ja na tym zarabiałem z Homikuj czy coś. Poleciliście mi, żebym to rzucił na jakiegoś właśnie, na coś innego, na jakąś inną stronę, inny hosting, dlatego wybrałem Google Drive, bo on jest darmowy i dosyć szybko się z niego pobiera, więc link macie w opisie pod filmem oraz chyba w przypiętym komentarzu, więc możecie sobie śmiało za darmo to pobierać. Nie mam jeszcze nowszej aktualizacji map, bo też o to pytacie. Jeżeli będzie, to na pewno dodam taki komentarz i on będzie przypięty u samej góry. Jeżeli nie jest, to znaczy, że jeszcze nie ma nowszej mapy. Następne pytanie. Po aktualizacji jest mniej dróg w Polsce? Albo zniknęły ronda czy drogi, które już wcześniej miałem na mapach? O co chodzi? Chodzi o to, że tak jak ja, pewnie złapaliście się na tym, że zainstalowaliście sobie tylko Middle Europe, czyli środkową Europę, tam gdzie się de facto znajduje Polska, tak? Leży Polska, ale w tych mapach Polska jest zawarta w innej części Europy. Nie wiem dlaczego tak jest, jest to mylące, owszem. Dlatego jeżeli chcecie mieć Polskę, po prostu najlepiej zainstalujcie sobie całą Europę i tak macie na to miejsce, więc no tak po prostu wam radzę, żeby zrobić. Nie czyta mi pendrive'a z mapami, kolejne pytanie. Kolejny komentarz. Jeżeli tak jest, ja wam tłumaczyłem, że może być tak, że po prostu jedne pendrive'y czyta, drugich nie. Jeżeli pomimo, że kupiliście na przykład ten sam, co ja mam i dalej wam nie czyta, to sprawdźcie, czy czasem jest tak, że jeżeli pobieracie coś nawet z Google Drive czy z Homikuj, że źle wam się to pobierze, że jakiś plik podczas pobierania się uszkodzi. Rzadko się takie coś zdarza, ale się zdarza. Albo na przykład przy wgrywaniu na pendrive'a coś się mogło uszkodzić. Dlatego spróbujcie to pobrać jeszcze raz i wrzucić jeszcze raz. Jeżeli to nie pomoże, to wtedy zmieńcie pendrive'a. A jeżeli dalej wam nie czyta, to zacznijcie od tego, czy w ogóle jak ułożycie pendrive'a z muzyką waszą, czy radio wam czyta w ogóle muzykę, MP3 na przykład z tego pendrive'a, bo jeżeli nie, to oznacza, że może być to USB na przykład wyłączone i wtedy nie ma się co dziwić, że pendrive'a z mapami wam nie czyta, bo nie czytam wam w ogóle żadnych pendrive'ów wtedy z jakąkolwiek zawartością. Więc zacznijcie od tego. Jak usunąć stare mapy? Jako tako starych map tak po prostu, jeżeli bym teraz chciał wejść w system, nie da się usunąć. Przynajmniej ja o tym nie wiem. Jeżeli wy wiecie jak, to dajcie znać w komentarzach, ale jedynym sposobem, który ja znam, to jest taki, że po prostu podczas aktualizacji, jeżeli wam zabraknie miejsca w systemie, to sam system was powiadomi: halo, halo, nie macie już miejsc, nie mamy już miejsca, wybierz mapę, którą chcesz usunąć. Ja w ten sposób właśnie usunąłem dopiero Rosję. Taki tylko sposób znam. Dużo was osób pisze, czy mogą sobie to na pewno zaktualizować, czy nie będzie problemu z Bluetoothem w telefonie, znaczy z zestawem głośno mówiącym i tak dalej. Słuchajcie,
to jest aktualizacja map, a nie softu, więc ja wam tylko o tym softie wtedy napomknąłem w ramach tego, że aktualizacji mapy nie zrobicie poniżej chyba tam 2.2, tak? Poniżej jakiejś tam wersji softu. Dopiero od której tam wersji softu wam ta mapa może się zaktualizować, ale czy wgracie tą mapę, czy nie, ona nie ma na to wpływu. To znaczy konsekwencją tego nie będzie to, że stracicie potem Bluetooth czy zestaw głośno mówiący, bo mapy tego nie spowodują. Jakbyście zainstalowali nowszy soft, to owszem, możecie stracić, jeżeli to będzie chyba 2.8.6. Sama aktualizacja map nie powinna wam wyrządzić żadnych szkód w softie radia. To chyba tyle z takich głównych pytań, jeżeli chodzi o tą aktualizację map, ale pytaliście mnie jeszcze często też o jedną rzecz, więc postanowiłem, że wkleję to tutaj, nie będę robił kolejnego filmiku tylko z taką rzeczą, więc już mówię, o co chodzi. Pytaliście mnie często o jaki ja mam uchwyt na telefon, bo jak wiemy, w Peugeotach jest problem, gdzie w ogóle odłożyć telefon, a też zauważyłem, że wam się spodobał mój sposób na włożenie telefonu, to znaczy miejsce, gdzie mam ten uchwyt. Jak ja go zamontowałem, to jest uchwyt na telefon pod płyty CD, to znaczy pod wejście CD. Jeżeli sobie tak wpiszecie właśnie w Allegro choćby, uchwyt na telefon pod CD, to wtedy znajdziecie właśnie z takim zapięciem, z takim montażem. I ja po prostu sobie odsuwam uchwyt na kubki w Peugeocie, który i tak jak wiemy jest beznadziejny i się z niego nie korzysta, przynajmniej ja nie korzystam, ja bałem się z niego nawet korzystać. Dlatego postanowiłem, że pomiędzy właśnie tą przestrzeń tego uchwytu a konsolę wsunę sobie ten uchwyt na telefon i wtedy to mi fajnie zaskoczy, tylko musi to wam kliknąć. O, mi już kliknęło, teraz wsuwam. O, i mam uchwyt. I w ten sposób mamy wygodne miejsce, gdzie możemy odłożyć telefon, jest on pod ręką, jest on widoczny. Nie musimy bardzo odrywać wzroku od jezdni, od drogi, więc to jest, myślę, bardzo fajne. No i co, to chyba tyle w tym odcinku. Dajcie znać, jak wam się spodobał taki odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie, ja będę sobie na bieżąco je zapisywał i jeżeli uzbiera się ich pewna ilość, to znowu zrobimy odcinek w tym stylu i po prostu poodpowiadam wam na pytania. Może to być dotyczące zarówno Peugeota, ale i nie tylko. Ja wybiorę te najciekawsze i te, które się najczęściej będą pojawiać, które będą miały najwięcej lajków na przykład pod tym filmem i zrobimy sobie drugi wtedy taki odcinek. A na tą chwilę to już wszystko. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, żeby dotarł do jak największej ilości osób. Zasubskrybujcie ten kanał i naciśnijcie dzwoneczek, aby was nic nie ominęło i przypominam, że rozpocząłem nową serię z niewiadówką. Więc zapraszam was serdecznie do oglądania, bo jest to dla mnie ważna seria i mam nadzieję, że wam się ona spodoba. I to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć! A dźwięk jest?